Dzień dobry, dzień dobry. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na licznych profilach facebookowych, które są dostępne w internecie. Witamy widzów na Facebooku Asixa, na Facebooku Igi, na Facebooku Strefy Tenisa i we wszystkich miejscach, które są dla Was z tym przekazem dostępne. Spotykamy się z Igą przede wszystkim, więc na początku się przywitam. Cześć Iga, dzień dobry. Dzień dobry. Pozwolisz, że wprowadzę tylko wszystkich w taki klimat tego spotkania króciutką instrukcją. Bo oprócz tego, że my będziemy sobie rozmawiać, chcemy też zaktywizować naszych widzów. I wszystkie komentarze, które pojawią się we wszystkich tych dostępnych miejscach, będą bardzo poważnie wertowane i sortowane przez grupę naszych pomocników. Wybranych zostanie kilka, które później nagrodzimy. Te najciekawsze, te, które wyświetlą się na naszych ekranach i trafią w końcu do Igi, będziemy się prosili wtedy Iga o odpowiedź. Te osoby, autorzy tych pytań, otrzymają takie duże piłki Roland Garros z Twoim podpisem, także myślę, że szczególnie dla widzów będzie to olbrzymia atrakcja, bo tych zapytań o te autografy, podpisy, zdjęcia było Iga bardzo, bardzo dużo. Zapytam Cię na początku, bo będziemy sobie mieszali te pytania od widzów i ode mnie, zobaczymy, co się tak naprawdę wydarzy. Zapytam Cię, w jakim momencie roku, sezonu teraz jesteś, bo już wróciłaś do pracy. Czy to jest taki najbardziej paskudny okres dla zawodowej tenisistki? Szczerze mówiąc, ciężko mi ocenić, bo to jest właściwie pierwszy taki pełny okres przygotowawczy, który robię z Trajem Wiktorowskim, więc na pewno początek nie był łatwy i powrót po 2 tygodniach właściwie bez rakiety. No, czułam, że po prostu muszę się rozruszać, że grając bardzo dobrze przez cały rok, po prostu odzwyczaiłam się od tego uczucia, że właśnie nie trzymam rakiety w ręku i pierwsze tygodnie bez dwóch zdań właśnie poświęciłam na to i też na dużo ogólnej z Maćkiem Ryszczukiem, a wiem, że jak pojedziemy do Dubaju już trenować na zewnątrz, to będzie trochę więcej tenisa w repertuarze. Wiadomo, że teraz też dużo gram, ale właśnie to jest ta część okresu przygotowawczego, gdzie jesteśmy bardziej skoncentrowani na tym przygotowaniu raczej na siłowni. No właśnie chciałem Cię zapytać o takie wskaźniki procentowe, o proporcje, ile Ty teraz, w tym momencie, czyli na początku grudnia, procent widzisz Maćka Ryszczuka, a ile Tomka Wiktorowskiego? Gdzie są położone akcenty w tym momencie? Tutaj, ojej, ciężko mi ocenić, bo też robimy łączone treningi czasami, ale nie no, powiedziałabym, że jeśli chodzi o czas spędzony po prostu na korcie i poza kortem na ćwiczeniach, to mimo wszystko jest przewaga tej gry i bycia na korcie, ale ogólnej jest więcej niż zazwyczaj, więc taka jest różnica. Wspomniałaś, Iga, o tym, że jesteś po wakacjach, no, po takim krótkim, niestety pewnie, urlopie. Ile było tych dni i co ty na takim urlopie robisz? Nie chodzi mi o harmonogram pełny dnia, tylko czy to jest bardziej wypoczynek, czy aktywny wypoczynek, czy jakieś zwiedzanie? Pewnie też zależy od miejsca. Dokładnie, zależy od miejsca. Właściwie pierwszy raz miałam okazję być właściwie w resorcie, gdzie nie było zbyt dużo do roboty, więc to też zmusiło mnie do tego, żebym faktycznie leżała i nic nie robiła i bardzo tego potrzebowałam, więc odliczając podróże, to myślę, że całych wakacji miałam tak 6,5 dnia, więc to nie jest dużo, ale ja czuję się zregenerowana i czuję, że to wystarczyło, bo też chciałam też wcześniej wrócić do domu, patrząc na to, że praktycznie od wyjazdu do Ostrawy byłam na turze. A trudno jest po takich 6,5 dniach wrócić do pracy? W sensie ty to robisz ze łzami w oczach i z kwaśną miną? No bo powiedzmy sobie szczerze, 6 dni w skali praktycznie całego roku, no to jest dla normalnego człowieka nic, to jest bardzo krótki wypoczynek. To czy powiedziałabym, że na pewno nie robię tego ze złą miną, bo właściwie już zdążyłam w pewnym sensie odbudować taką swoją wewnętrzną motywację i wiedziałam, że nawet takie 6 dni na plaży. Też trzeba pamiętać, że miałam łącznie 12 dni bez rakiety, więc też spędziłam w domu, mogłam się spotykać ze znajomymi i to było super.
Właśnie tyle czasu wystarczyło, żeby odbudować w sobie taką motywację, ale wiadomo, że powroty nie są przyjemne i jeśli chodzi o taki dyskomfort czysto fizyczny i to, że po prostu ciało boli i trzeba się zmusić do pracy i trzeba wrócić na te tory takiej dobrej rutyny i dyscypliny. Iga, będą też się pojawiały pojedyncze pytania związane z marką, w której jesteśmy ubrani i dzięki której tutaj się spotykamy, czyli z marką ASICS, bo to jest taka marka, która dostosowała swoją linię produktów do stylów gry tenisistów. Mówię oczywiście tutaj o obuwiu. Ty jako to takie tenisowe zwierzę, mam nadzieję, że się nie obrazisz za takie stwierdzenie, które cały czas jest w ruchu, które dynamicznie zmienia kierunki, głównie za linią końcową, wybrałaś niejako ten model Gel Resolution. Jesteś zadowolona z tego wyboru, bo tych butów tak naprawdę od długiego czasu nie zmieniasz, jesteś im wierny. Tak, jestem zadowolona, jak najbardziej. Zresztą widać też efekty na korcie. To są bardzo wytrzymałe buty i nawet właśnie przy moim poruszaniu, gdzie jestem taka energetyczna i eksplozywna i lubię właśnie się ślizgać, też dość szybko hamować, to te buty bardzo mnie wspierają i one sprawiają, że też szybko mogę zrobić zwrot za linią końcową, ale też szybko wystartować do przodu, więc bez dwóch zdań są super, jeśli chodzi o technologię i też przede wszystkim są wygodne i są to takie buty, o których nie muszę się do nich dostosowywać, to raczej one dostosują się do mnie i to jest bardzo przydatne na meczu. Zdradzę ci, że ja też gram w tych butach, ale no niestety nie idzie za ten wynik, także na poziomie amatorskim też są bardzo w porządku. Muszę cię zapytać, jeżeli rozmawiamy o butach, o sznurowadła, bo to jest temat, który mnie nurtuje od długiego czasu. Ty masz strasznie długie sznurówki, bo ty sobie je tak wciskasz jeszcze no pomiędzy to, powiedzmy, dolne oczko. To wynika z układu twojej stopy, czy ty jakoś specjalnie wolisz mieć dłuższe z jakiegoś powodu? Nie wiem, zwróciłem na to uwagę i niewielu tenisistów tak ma. Nie mam dłuższych sznurówek, one są takie same jak każdy może kupić w sklepie, więc po prostu bardzo mocno zaciskam te buty i lubię jak w pewnym sensie ten but przylega do mojej stopy, tak jak skarpetka, więc właśnie bardzo mocno zaciskam i nie lubię, jak sznurówki mi latają, gdy biegam. Czuję to na stopie, więc wolę je gdzieś po prostu przyczepić do buta, żeby o tym po prostu nie myśleć na meczu. Iga, ale twoja współpraca... To jest na nas skomplikowany proces. Myślałem, że to jest tak, jakiś zamierzony proces i szukałem tutaj tak niepotrzebnej komplikacji. Twoja współpraca z marką Iga tak naprawdę jest rozciągnięta jeszcze przed ten pierwszy gigantyczny sukces, czyli przed Roland Garros 2020. Nie rozstawałaś się od tamtej pory z marką. Jak oceniasz ten czas twój i ASICS-a w twoim wykonaniu? I ciekaw jestem w waszym wykonaniu, ciekaw jestem, jak ty jesteś przez tą markę traktowana, bo jednak twoja pozycja no, bardzo się zmieniła z 54, powiedzmy, gdy wygrywałaś Roland Garros, teraz no, na pozycję liderki, więc domyślam się, że to podejście do zawodnika też mogło się zmienić. Szczerze mówiąc, właśnie najlepsze jest to, że niekoniecznie się zmieniło i że ASICS w pewnym sensie traktuje mnie, od początku traktował mnie z ogromnym takim szacunkiem i z taką wiarą, że właśnie w przyszłości będę osiągać duże sukcesy i tak samo zadbał o mnie jak i o mój zespół, co też nie zdarza się często, jeśli chodzi o współpracę między zawodnikami a firmą odzieżową, więc za to jestem ogromnie wdzięczna i zawsze podobała mi się po prostu też atmosfera i wartości ASICS-a, patrząc na to, że oni się mocno koncentrują na zdrowiu psychicznym. Też chciałabym robić więcej, jeśli o to chodzi, więc myślę po prostu, że relacyjnie od początku bardzo dobrze się dogadywaliśmy i też ten komponent po prostu w pewnym sensie wpływu na swoich odbiorców ma dla mnie też ogromne znaczenie i mamy podobne wartości i to jest dla mnie super sytuacja i super po prostu partner do tego, żeby dalej wspólnie osiągać jakieś sukcesy.
Będę co jakiś czas tutaj wplatał w naszą rozmowę ten powiedzmy panel informacyjny o tym, że można idzie zadawać pytania. Te pytania chyba już są gotowe. Jeżeli one są gotowe, to śmiało proszę nam je wyświetlać i nas nimi zaskakiwać. Autorzy najciekawszych pytań otrzymają od nas piłki, takie duże, nie pamiętam jak one się nazywają, ale takie do zbierania autografów z dużym, porządnym podpisem Igi Świątek. Jest pytanie od pani Urszuli. Gdybyś mogła zmierzyć się z którąkolwiek z legend tenisa, kto by to był? Piłka dla pani Urszuli, a pytanie do Igi Świątek. Bez dwóch zdań Serena Williams. Niestety, mimo tego, że weszłam na tur w 2019, ona wiadomo, jeszcze przez 3 lata na nim była, chociaż miała dużo kontuzji i przez to nie grała dużo turniejów, no nie miałam tego zaszczytu właściwie, żeby zagrać przeciwko niej, więc bez dwóch zdań chciałabym zagrać z Serena Williams. A Chociaż myślisz, że tak jest? Tak? Wiadomo, Proszę, że proszę. ogromnie wszyscy podziwiamy Steffi Graf i Martinę Navratilową. Martinę zresztą poznałam rok temu na WTA Finals i naprawdę jest świetną osobą, więc chętnie bym się zmierzyła, ale tutaj powiedziałabym, że już różnice, jeśli chodzi o styl i też o technologię, mogłyby sprawić, że ten pojedynek nie byłby ciekawy. A myślisz, że wychodząc na mecz, nie wiem, nawet towarzyski powiedzmy, z którąś z tych legend, ty byś bardziej taki moment przeżywała? Czy ty już jesteś na takim poziomie, że tak naprawdę no, tak potrafisz zadbać o tę swoją przestrzeń, że to nie ma znaczenia, czy po drugiej stronie będzie amator, czy legenda? To znaczy, powiedziałabym, że mecze towarzyskie i takie spotkania najczęściej są po to, żeby właśnie to przeżywać i żeby zapamiętać to na całe życie i żeby czerpać z tego też taką motywację i energię do pracy. Ale jakby to był normalny mecz, nie wiem, na turnieju WTA, po prostu na turze profesjonalnym, to myślę, że byłabym tak samo skoncentrowana jak na każdym innym, ale właśnie takie towarzyskie spotkania są po to, żeby też mieć z tego trochę radości, więc to zależy od sytuacji. Były w tym roku, Iga, w twoim wykonaniu i mecze towarzyskie, różne eventy, także charytatywne. Były oczywiście mecze oficjalne z doskonałym bilansem, bo my oceniamy cię przez pryzmat wyników. To jest dosyć jasne, mówię pod kątem sportowym. 67 zwycięstw, 9 meczów przegranych. No rezultat kosmiczny i tak naprawdę nie będę cię pytał, jaki to był dla ciebie rok pod tym względem sportowym, bo dla mnie jest oczywiste, że to był rok fenomenalny i myślę, że mógł nawet ciebie zaskoczyć, że to już teraz się stało. Natomiast zapytam cię, co dał ci ten rok, być może w jakichś innych kwestiach, być może w jakiś sposób cię zmienił. Czego ty dowiedziałaś się o samej sobie podczas tego sezonu? Szczerze mówiąc, no, dowiedziałam się wielu rzeczy. Nie tylko jako sportowiec, ale też jako człowiek. Przede wszystkim tego, że właściwie niezależnie od tego, w jakiej jestem postawiona sytuacji na korcie, mogę sobie poradzić i zawsze mogę znaleźć jakieś rozwiązanie, które sprawi, że mogłabym odwrócić losy meczu. A jeśli ja nie mogę tego znaleźć, to też czasami pomoże mi zespół i trener, więc to jest super. Też to, że przede wszystkim mogę sobie poradzić z presją bycia numerem jeden i w pewnym sensie mieć wszystkie oczy na sobie, a wciąż być w stanie po prostu grać z wolnością na korcie. I to było dla mnie bardzo ważne i też musiałam sobie w tym roku to udowodnić, gdy aż Barty skończyła karierę, bo też nie czułam na początku, żebym była odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że jak mam taką szansę od życia, to chciałabym ją wykorzystać i chciałabym właśnie pokazać i wszystkim, i sobie, że mogę być numerem jeden. No i utrzymanie po prostu dobrej, stabilnej formy przez cały rok. To udało mi się też zrobić w zeszłym roku, ale na zupełnie innym poziomie. Tam to opierało się głównie właśnie na, nie wiem, czwartych rundach, ćwierćfinałach Szlema i zawsze, nie wiem, wygranych 2-3 meczach na turniejach WTA, a tutaj no, podniosłam to do takiego poziomu, że faktycznie mogłam wygrywać turnieje i jestem z tego ogromnie dumna. Więc wiele się nauczyłam. No my też jesteśmy dumni, nie ma co ukrywać tego, że całe tenisowe środowisko jakby żyje tymi twoimi występami, ale myślę, że nawiązując do tego, o czym mówisz,
Być może odczułaś też jakiś taki skok rozpoznawalności, bo jednak liderka światowego tenisa to jest bardzo poważna funkcja i ja mam wrażenie, patrząc z boku, za moment ty się do tego odniesiesz, że takie dwa poważne skoki rozpoznawalności, no to był ten pierwszy wygrany szlem, kiedy o Idze Świątek zrobiło się bardzo głośno, no i ten sezon, gdy ty, no może nawet nie tyle potwierdziłaś te wyniki, co zdominowałaś rozgrywki na długi, długi czas, masz ogromną przewagę w rankingu. Czy też tak na to patrzysz? Czy łatwiej ci było się do tej sytuacji, być może poza kortem nawet, do tej rozpoznawalności przygotować, bo miałaś już tę bazę z tego Rolanda 2020? Powiedziałabym, że ciężko to nazwać bazą, bo też po tym Rolandzie zostałam wrzucona na głęboką wodę, jeśli chodzi o rozpoznawalność, i wtedy ten hype był w pewnym sensie największy. Teraz przynajmniej ja to tak odbieram, bo teraz jak zostałam już numerem jeden, to po prostu wiedziałam, czego się spodziewać, i też ja inaczej jako człowiek to przeżyłam. Ale faktycznie wtedy no, pierwsze miesiące były wymagające, też sama miałam problem po prostu. No niekoniecznie z rozpoznawalnością, bo właściwie jak, nie wiem, ktoś robił sobie ze mną zdjęcia, to raczej mi to pochlebiało, i też wiedziałam, że jak pójdę na jakiś obiekt sportowy po prostu, nie wiem, trenować, to że ludzie będą mnie poznawali, i byłam na to przygotowana. Ale teraz jest też tak, że nawet w takich miejscach niezwiązanych ze sportem faktycznie jestem ogromnie rozpoznawalna, i nie przeszkadza mi to, szczerze mówiąc. Raczej po prostu... Raczej po tym pierwszym Rolandzie Garrosie miałam dużo takich obowiązków pozasportowych, do których musiałam się przyzwyczaić i też umieć zbalansować właśnie to życie poza kortem z tym, co nadal muszę kontynuować na korcie, więc to było wymagające, ale popularność nigdy jakby nie przysporzyła mi jakichś kłopotów osobiście. A ona też jest odczuwalna za granicą, w sensie, no, ty bywasz na wszystkich kontynentach, także masz doskonałe porównanie. Czy da się to odczuć rzeczywiście wszędzie? W jakimś tam stopniu. Wiadomo, że w Polsce ten boom pewnie jest największy. Tak, jak najbardziej jest różnica. W Polsce jestem o wiele bardziej rozpoznawalna, ale też za granicą jak najbardziej. Zwłaszcza jak po prostu jestem w miastach, w których rozgrywają się w danym momencie szlemy, to po prostu widzę, że całe miasto w pewnym sensie żyje tym turniejem, i ludzie, no bardzo dużo ludzi ogląda sport, więc czuję rozpoznawalność, ale powiedziałabym, że za granicą mam trochę więcej wolności, i wiem, że po prostu mniej ludzi na przykład poprosi mnie o zdjęcie, ale i staram się w pewnym sensie też doceniać to, że w Polsce nawet jak ktoś mnie pozna, to mimo wszystko to nie jest tak, że każdy mnie zaczepi. Raczej ludzie szanują też moją prywatność, więc w Polsce na pewno jest więcej takich sytuacji, ale też to nie jest taka skala, która by mi przeszkadzała. Ale też trzeba powiedzieć, Iga, obiektywnie, że ty szanujesz tych ludzi, bo gdy patrzy się na ciebie, gdy grywasz w Polsce, wiadomo, że takiej okazji nie ma zbyt wiele, ale no powiedzmy reprezentacja z Rumunią, to ty stoisz później na korcie godzinę i rozdajesz autografy. No to nie jest oczywiste. Jakby nie oczekuję, że sama siebie pochwalisz, ale powiedzmy, jest to wyjście klatką piersiową do tych ludzi, którzy dla ciebie tam przyjeżdżają. Znaczy, przede wszystkim staram się po prostu też docenić to, że oni przyjeżdżają i że właśnie chcą oglądać tenis, bo zawsze uważałam, że tenis może być bardziej popularny w Polsce, i odkąd zaczęłam właśnie zdobywać jakieś większe sukcesy, to moim celem stało się po prostu rozpromowanie tego sportu. Ale po prostu jak widzę ludzi, którzy cieszą się tym, że mogą oglądać tenis, że przyjechali, kupili bilety i są na trybunach, to po prostu chciałabym sprawić, że ich dzień będzie jeszcze lepszy, więc no więc tak, czasami mam też problem z asertywnością, czego moja PR menadżer próbuje mnie nauczyć, bo czasami faktycznie trochę za dużo czasu spędzam rozdawając autografy, gdy muszę na przykład też się rozciągnąć albo zrobić regenerację po meczu, ale też właśnie mam po to zespół, żeby mnie pilnował w takich sytuacjach. Iga, czekamy na pytanie od naszych widzów, bo przypominamy, że te najciekawsze wybrane
przez naszą ekipę, nasz zespół zostaną nagrodzone piłką z autografem Igi Świątek. Magda pyta, hej Iga, co teraz czytasz? No pewnie ta dobra lektura, albo przynajmniej taka, od której bycia dobrą oczekiwałaś, pojawiła się na wakacjach, bo jeżeli tam było sporo takiego odpoczynku, to pewnie znając ciebie, Iga, była też dobra książka. Szczerze mówiąc, na wakacjach czytałam raczej takie lekkie książki i przeczytałam dwie, które właściwie zajęły mi każda po 3 dni. Teraz zaczęłam czytać Północ, Południe, a na wakacjach czytałam na przykład Love, Rosie. To bardzo przyjemne, bardzo przyjemnie się to czytało. Ale teraz przyznam, że czytam trochę mniej, bo oglądam Mundial i też pozwoliłam sobie po prostu na to, żeby patrzeć w ekran przez dłuższy czas, bo na turniejach raczej to ograniczam, a teraz mogę na przykład, nie wiem, oglądać serial i nie zastanawiać się nad tym, kiedy muszę skończyć, więc raczej czytania jest trochę mniej teraz. A wiem, że powiedzmy cała twoja kariera to jest seria różnych pomiarów. Za moment odniesiemy się do tego pytania, niech ono zostanie na ekranach. Seria różnych pomiarów, bo badasz sen i tak dalej, jakość tego wypoczynku. Natomiast czy mierzysz w jakikolwiek sposób liczbę książek, które ty w ciągu roku jesteś w stanie przeczytać? Czy to idzie w dziesiątki, czy być może już wyżej? Nie no, na pewno nie wyżej. Seteczka, nie? Przeczytałam w tym roku bodajże chyba 20 czy 21 książek. Dwie były po angielsku, więc też zajęło mi trochę więcej czasu i jedna to Hrabia Monte Cristo, więc czytałam ją praktycznie przez cały kwiecień. Więc myślę, że to jest dobra statystyka i jestem z niej zadowolona, więc mam nadzieję, że też zachęcę innych do czytania. Piękne pytanie a propos tych akcentów piłkarskich, o których wspominałaś, od pani Moniki. Jaki jutro obstawiasz wynik w meczu Polska-Francja? No, powiedzmy, że nie w tym meczu niestety Iga dla nas wszystkich, tą Igą Świątek przed tym meczem są Francuzi, a Polska jest inną tenisistką z turu. No, nie jesteśmy faworytem. To się, no, bezustannie jesteśmy faworytem, jeśli chodzi o liczby i o, dajmy na to, ranking, ale myślę, że możemy powalczyć, ale nie odważę się tutaj obstawić wynik. To jest za bardzo złożona kwestia. No to zapytam cię o prostszą kwestię, ale też związaną z piłką nożną, żeby osoby, które to interesuje, miały trochę tutaj materiału dla siebie. W jaki sposób ty takie mecze przeżywasz? Czy to są duże emocje, czy to jest raczej skupienie? Bo ja przyznam szczerze, że gdy Wojtek Szczęsny bronił pierwszego karnego z Meksykiem, to klęczałem przed telewizorem, a nie jestem, wiesz, ja nie jestem jakimś frikiem piłkarskim, natomiast ja miałem łzy w oczach, bo piłka reprezentacyjna we mnie coś takiego wyzwala i mówiłem, Wojtuś, jesteśmy z tobą, wszyscy jesteśmy z tobą. Także jakieś no, totalne szaleństwo, biorąc pod uwagę, jak daleko czasami od tej piłki jestem. U ciebie też są emocje tak duże, czy raczej koncentracja i ta chłodna głowa? Nie no, po to mimo wszystko ogląda się sport, żeby czuć te emocje, więc jak sama jestem na korcie, to jest koncentracja i właśnie zimna krew, ale jak oglądam, to bez dwóch zdań jest dużo emocji i też no po to się robi, żeby mieć w pewnym sensie z tego fun, bo sport to jest głównie entertainment, więc ja też lubię oglądać i no bez dwóch zdań, jak obronił tego karnego, to ciężko było powstrzymać te emocje, więc cieszę się, że nie zrobiłam sobie kontuzji, bo nagle wystrzeliłam z kanapy i bardzo się cieszyłam, więc no naprawdę to było godne podziwu. Iga, a jeżeli chodzi o inne sporty rakietowe, bo teraz trwają Mistrzostwa Polski w padlu, grają na przykład Agnieszka Radwańska z Martą Domachowską, taki ciekawy tenisowy duet, Klaudia Jansignacik i kilka osób jeszcze by się znalazło. Jak ty, powiedzmy, wyglądasz, jak ty klasyfikujesz się w innych sportach rakietowych i czy miałaś okazję do tego, żeby grać w padlowej klatce? Chciałem cię też zapytać, w jakim sporcie rakietowym poza tenisem jesteś nie do pokonania? Raczej w ogóle nie dotykam się do rakiety, jeśli mam czas wolny, więc jak miałabym wybrać taki sport poza tenisem, który sprawia mi największą przyjemność, to myślę, że prędzej pograłabym właśnie w piłkę nożną, ale w padla nigdy nie próbowałam.
No i właśnie przyznam, że po prostu jak wiem, że nie będę na przykład miała swoich treningów, to pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy, to po prostu porobić coś innego i trochę urozmaicić sobie ten czas, a myślę, że granie w padla to właśnie jest dobry pomysł na przykład po karierze, gdy człowiek chce spróbować czegoś nowego, ale teraz w czasie wolnym bez dwóch zdań no nie grałabym w padla, sorry. Wiesz co, Roberta Vinci chyba gra w padla tak zawodowo. Nie wiem, czy ona nie jest w czołowej 60-70 na świecie. Aktualnie, aczkolwiek to jest dyscyplina zdominowana przez Hiszpanów i Argentyńczyków i u pani tak samo, więc no, nawet Włosi nie mają za bardzo tam jeszcze wejścia wysoko z racji no, całej historii tego, że trochę czasu potrzebują na to, żeby ich dogonić. Iga, tenisowy wątek dotyczący tego, co za tobą. Jakiś mecz szczególnie wspominasz z tego roku? Czy to z racji tego, jak ty zagrałaś, czy to z racji tego, nie wiem, jak ważny był to moment? Czy pójdziesz na łatwiznę, powiedzmy, w szlemy, w te finały szlemów, czy być może gdzieś indziej miałaś też tyle przyjemności? Nie no, przyjemność, no jakby nie łączy się z tym, jak bardzo zapamiętałam dany mecz, bo często właśnie pamiętać najbardziej te momenty, gdzie jest bardzo ciężko i mimo wszystko później człowiek wygrywa i to jest ogromnie satysfakcjonujące, więc no takie coś czułam na pewno w finale US Open i bez dwóch zdań to jest mecz, który wspominam najbardziej i z którego jestem też najbardziej dumna, bo po prostu jak zaczynałam ten turniej, to nie czułam się zbyt komfortowo na korcie i z meczu na mecz czułam, jaki mogę zrobić progres i czułam się coraz lepiej, a w finale to już wykorzystałam naprawdę wszystkie swoje umiejętności, żeby zdobyć ten tytuł, ale też powiedziałabym, że właśnie finał Rzymu, też przeciwko ONS, był bardzo wymagający fizycznie. A taki finał Ostrawy? Oj, tak, finał Ostrawy bez dwóch zdań pozostanie na długo w mojej pamięci, bo to, jaka atmosfera była na stadionie, to było niesamowite i ojej, no właściwie czułam o wiele więcej emocji właśnie niż na niejednym szlemie i to było naprawdę świetne. Właściwie cała Polska pewnie chyba zjechała się, żeby oglądać ten mecz i czułam ogromny doping, więc super. A poza tym to tak myślę, że najprzyjemniejszym finałem był finał Stuttgartu. Też nagroda była bardzo taka motywująca i cały turniej właściwie no, miało się takie poczucie, że można też pomyśleć o czymś innym, nie wiem, właśnie wypróbować niektóre auta i pojeździć nimi i też na końcu, jeśli dobrze się zagra, to wygrać i to było naprawdę bardzo, bardzo przyjemne i też to był taki finał, który po prostu przez cały czas potoczył się po mojej myśli i na pewno to był właśnie najprzyjemniejszy finał, ale niekoniecznie tak, taki, który najbardziej zapamiętałam. Tak, no, powiedzmy jakby dla tych wszystkich, którzy być może nie śledzą tego tydzień po tygodniu, że tam nagrodą dodatkową tak naprawdę był samochód Porsche, a nie dostałaś powiedzmy jeszcze jednego za to, że skończyłaś rok jako liderka któregoś z rankingów, bo też takie historie słyszałem, że gdy kończy się tak wysoko, to można liczyć na jakiś taki bonus samochodowy. Wydaje mi się, że to przed pandemią miało miejsce, a teraz, no nie wiem czemu, ale WTA nie wróciło już do tego systemu, więc... W nie najlepszym momencie się z tego wycofali, powiedzmy sobie szczerze. A tamten samochód, tak z ciekawości właśnie a propos tych nagród, tamten samochód już dotarł do ciebie, czy to oczekiwanie też się ciągnie i ciągnie tak jak powiedzmy, gdy idziesz do salonu kupić samochód, to dostajesz go za rok? Na pewno proces wygląda trochę bardziej sprawnie, ale jeszcze go nie dostałam i jestem na ostatniej prostej, żeby faktycznie go już odebrać. Ale przyznam też, że nie spieszy mi się, bo dzięki temu też mam okazję pojeździć trochę różnymi samochodami i zobaczyć, w jakim się czuję najlepiej i też zebrać trochę więcej doświadczenia, więc korzystam z tego czasu. Powiedziałaś, Iga, trochę o takich trudniejszych momentach, no bo wiadomo, że ten sezon jest bardzo, bardzo długi. Chciałem cię zapytać o trawę, czyli o ten temat, który od czasu do czasu się pojawia i pewnie za jakieś pół roku do nas wróci. Widziałem w planach startowych, że już jeden z turniejów chyba w Bad Homburgu
ogłosił ciebie jako tenisistkę, która pojawi się i u nich zagra, a to oznacza, że ta trawa będzie wyglądała przynajmniej kalendarzowo trochę inaczej niż w tym roku, że przed Wimbledonem będziesz chciała się sprawdzić. Tak, generalnie w tym roku też mieliśmy plan, żeby mimo wszystko zagrać w Berlinie, ale była tak duża intensywność właściwie od Doha i tak mało przerwy, że priorytetem była regeneracja po Rolandzie Garrosie, więc w ostatniej chwili podjęliśmy właśnie taką decyzję, że nie będę grała w Berlinie i myślę, że to była słuszna decyzja, bo przede wszystkim no, celem moich trenerów jest poprowadzenie tak całego sezonu, żebym nie miała kontuzji, żebym wytrzymała do końca i myślę, że to był dobry ruch, ale w tym roku faktycznie no, chciałabym zagrać jeszcze jeden turniej na trawie, przede wszystkim też dlatego, żeby ułatwić sobie tą naukę gry na trawie i zebrać trochę więcej doświadczenia, więc myślę, że ten Bad Homburg to może być taki dobry test przed Wimbledonem i też taki sprawdzian, czego zdążyłam się już nauczyć, ale przyznam, że wciąż, jak będę zaczynała sezon na trawie, to nie będę miała jakichś ogromnych oczekiwań. Raczej po prostu znowu skoncentruję się na tym, żeby zebrać doświadczenie i też, żeby skorzystać z tej wiedzy, którą ma trener Wiktorowski, bo on na pewno z Agnieszką bardzo dużo zdołał zrobić na trawie i ma, myślę, dużo pomysłów, jeśli chodzi o to, co ja mogę zmienić w swojej grze. Wiemy, że ty bardzo dużo czasu poświęcasz też na taki rozwój mentalny, powiedzmy, na to przygotowanie mentalne, nie tylko ciało, ale też głowa. No, ci z widzów, którzy śledzą cię w social mediach, widzą czasami ten hashtag sound mind, sound body, czyli w zdrowym ciele, zdrowy duch. To jest hashtag, powiedzmy, asiksowy. Jaki wpływ na twój umysł, na pracę twojej głowy, ma aktywność fizyczna i cały ten twój tryb życia, w którym tak naprawdę ty się wychowałaś? Szczerze mówiąc, myślę, że człowiek, który nie uprawia na co dzień sportu i zacznie jakąś aktywność fizyczną, poczuje ten wpływ bardziej, bo ja w pewnym sensie jestem już do tego przyzwyczajona, że mam taki tryb życia i odkąd jestem dzieckiem, zawsze jakby uprawiałam sport i nie potrafię sobie wyobrazić innej sytuacji, ale no wiem, że na pewno pozytywny, bo też dzięki temu, że po prostu uprawiam tenis, no nie wiem, stałam się. Mam wrażenie, że stałam się dojrzalsza dużo szybciej. Też po prostu nauczyłam się przełamywać swoje jakieś bariery i też żyć w taki sposób, żeby żyć naprawdę tak konstruktywnie i właśnie z dużą dozą balansu i czasami, jeśli trzeba, dyscypliny, więc sport mi dał naprawdę bardzo dużo. A jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, no to ja od dłuższego czasu już pracuję z psychologiem i zawsze wiedziałam, że to jest po prostu taka część sportu, którą też trzeba doskonalić i która ma ogromny wpływ na to, czy na koniec wygra się mecz, czy nie, no bo trzeba powiedzieć wprost, że każdy na najwyższym poziomie WTA potrafi grać w tenisa, ale myślę, zawsze miałam takie poczucie, że ci, co mentalnie potrafią wytrzymać te najtrudniejsze momenty, po prostu później zdobywają tytuły, więc praca z psychologiem bardzo dużo mi przyniosła i też no, Daria Abramowicz jeździ ze mną na turnieje i myślę, że stworzymy wspólnie taki bardzo zgrany zespół, gdzie każdy jest specjalistą w swojej dziedzinie i każdy też właśnie potrafi mnie nauczyć dużo ze swojej dziedziny. I oprócz tego, Iga, że ty sama taką pracę wykonujesz, to jeszcze pomagasz ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. Zawsze komunikujesz nam o tych ważnych dniach w kalendarzu, również tych dotyczących zdrowia psychicznego. To jest jakiś rodzaj takiego spełnienia, takiego wykorzystania no, platformy, którą nagle, powiedzmy, twoje social media się stały z tymi milionowymi zasięgami do tego, żeby zrobić coś dobrego, i czy to daje ci dużą satysfakcję, tak gdzieś w środku, no bo to są takie sprawy niemierzalne. Tak, daje dużą satysfakcję i też takie poczucie celu i w pewnym sensie no, takie poczucie, że dobrze wykorzystuję właśnie wpływ, który mogę mieć, więc bardzo się cieszę, że też dużo ludzi tak pozytywnie reaguje na takie moje inicjatywy i też wiem, że
że gdy ja na przykład, nie wiem, przeznaczam pieniądze na daną rzecz, to też dużo innych osób decyduje się na to, więc to jest właśnie to, co chcę też osiągnąć takimi inicjatywami, ale przede wszystkim no, głównym celem jest po prostu pomoc i zdaję sobie sprawę, że nie każdy wiedzie jakby takie uprzywilejowane życie i w pewnym sensie chciałabym w jakiś sposób się po prostu no, podzielić tym, co udało mi się zdobyć i pomóc przede wszystkim, ale faktycznie tak jeśli chodzi o to, jaki to ma wpływ na mnie, to na pewno daje mi to dużo takiej motywacji do dalszej pracy. Super. Poprosimy o pytanie z naszych czatów, bo zostało nam pewnie około 10 minut i myślę, że jeszcze dwa pytania tutaj powinny wpaść. Pani Klaudia, dzisiaj mamy jakiś Dzień Kobiet, bo chyba czwarte pytanie od kobiety. Jak wpadłaś na pomysł królowej tenisa? Wydaje mi się, że to był taki proces myślowy, gdzie chyba jechałyśmy właśnie z Darią Abramowicz na trening i słuchałyśmy różnych polskich utworów i przesłuchałyśmy piosenkę Edyty Górniak z Pocahontas. I tak, nie wiem, od słowa do słowa właściwie ja powiedziałam, że zawsze mi się bardzo podobała muzyka z Króla Lwa i że szkoda, że tam nie ma żadnych piosenek, tylko to są raczej, chociaż nie, są tam piosenki, co ja gadam. Ale no głównie mówiłam jakby o utworach i o melodiach, więc zaczęłyśmy o tym rozmawiać i od słowa do słowa Daria powiedziała, że zna się z córką pana Zborowskiego, z córką Mufasy, więc ona też ma bardzo dużo takich szalonych pomysłów, jeśli chodzi o nagrywanie filmików. Zresztą dla swojej córki nagrali jako rodzice super filmik i interpretację Hakuna Matata, więc naprawdę polecam. Więc wspólnie uznaliśmy, że takie coś byłoby po prostu zabawne i śmieszne. I dobrze wyszło. Mam nadzieję, że się podoba ludziom. I dobrze wyszło, tak, tak. Iga, pokazówka w Dubaju, coś nowego w swoim kalendarzu. Agnieszka Radwańska mówiła o tym, że to wcale nie są takie, powiedzmy, decyzje oczywiste, bo ten wcześniejszy start grudniowy, powiedzmy, gdzieś tam może się odkładać fizycznie. To zależy oczywiście od tenisisty, każdy ma różne doświadczenia i mówiła, że każdy tak naprawdę w tej roli musi się sprawdzić, żeby po sezonie ocenić, czy było warto, czy nie. Od 19 do 24 grudnia będziesz grała w Dubaju z Garcją, Kontaveit i Sabalienką, takie drużynowe, męsko-damskie rozgrywki. Długo cię trzeba było namawiać, czy od razu ten pomysł jakoś cię zaciekawił? Szczerze mówiąc, to nie jest tak, że ja musiałam podejmować decyzję, bo w pewnym sensie też patrzyliśmy po prostu na to, czy dobrze się to wpisuje w okres przygotowawczy i to trener uznał, że jak najbardziej ma to sens, jeśli chodzi po prostu o szkolenie i o to, żebym zagrała kilka takich sprawdzianów, meczów przed sezonem, więc zgodziliśmy się, powiedziałabym tak wspólnie, a mi po prostu podoba się też system i chciałabym zobaczyć, jak sama się w nim odnajdę i myślę, że branie udziału w takich inicjatywach jest też dobre, jeśli chodzi właśnie o urozmaicenie trochę tenisa i o pokazanie go z innej strony do kibiców. No i tych takich drużynowych występów będzie więcej, bo później przyjdzie też w styczniu United Cup, o ile dobrze pamiętam, te rozgrywki również drużynowe, tylko już powiedzmy reprezentacyjne. I ty też tam się pojawisz, czy jest taki plan. Czy w tobie to takie funkcjonowanie w grupie wyzwala jakieś dodatkowe emocje, dodatkowe pokłady, czy ty raczej jesteś taką osobą, która lubi być sama na korcie, wokół, podczas przygotowań, no bo wiemy, że tam jest więcej wtedy śmiechu, interakcji. Domyślam się, że w zależności od charakteru nie każdy się w tym odnajduje. To czy powiedziałabym, że lubię i to, na pewno jestem generalnie indywidualistką, więc cieszę się, że mimo wszystko zazwyczaj na korcie jestem sama i gram po prostu dla siebie, ale lubię drużynówki, lubię zawsze właśnie reprezentowanie Polski no, z wiadomych powodów, to są zawsze duże emocje dla każdego sportowca, ale też właśnie od czasu do czasu bycie po prostu w drużynie
sprawia, że po prostu jest trochę więcej zabawy i wszyscy dążymy do jednego celu. Nie jesteśmy rywalami przez chwilę, więc też korzystam właśnie z takich inicjatyw i z takich momentów rozluźnienia. Chociaż teraz pierwszy raz będę w drużynie z kimś, kto nie jest z Polski. Mówimy tutaj o pokazówce w Dubaju, więc też nie wiem, jak się odnajdę w tym systemie. Mówimy już trochę o tym sezonie, który przed nami, ale zanim o tym, to pytanie, myślę, że ładnie nam dopełni te pytania od widzów. Dziewczyna z paletką, denerwuje czy śmieszy? Ja wiem, że ty się już do tego odnosiłaś, natomiast o co chodzi? Chodzi o memy, w których ty jesteś główną bohaterką, ale też przewija się, miejmy nadzieję, nasz bohater mundialu, czyli Robert Lewandowski. Masz tak, że ktoś ci coś podeśle, no bo nie wierzę, że jest inaczej. I rzeczywiście ty się szeroko uśmiechniesz? Tak, raczej mnie to śmieszy. Tutaj szanuję cenzurę i podmianę słów, jeśli chodzi o dziewczynę, ale Aha, tak. tak, śmieszy mnie to. I no cóż, tak jak mówiłam, sport to entertainment, więc cieszę się, że też mogę rozśmieszyć innych ludzi, ale z drugiej strony właśnie mam nadzieję, że te memy zawsze będą na tyle eleganckie, że nie będą przekraczały jakiejś granicy, która sprawi, że już przestaną być śmieszne. Memy zawsze balansują na krawędzi, także mamy nadzieję, że zostaną po tej właściwej stronie. A ty z Robertem miałaś okazję jakoś o tym porozmawiać, czy być może na którymś z plebiscytów, no, najlepszego sportowca roku dopiero gdzieś tam do takiej rozmowy dojdzie? Bo ciekaw jestem, czy jego to śmieszy, bo być może jest na razie w tym gorszym położeniu po No takim tutaj twoim sezonie. ciężko mi ocenić. Nie miałam okazji z nim porozmawiać i też myślę, że nie będę miała w tym roku na plebiscycie, bo będę już w No tak, bo Australii, wylatujesz. więc no nie wiem, trzeba jego spytać. Iga, ostatnich dosłownie kilka pytań do ciebie, bo też a propos plebiscytów, to fajnie, tak myślę, że się wplata kwestia tenisistki roku. Jest kilka nominacji, a dokładnie Świątek, Żaber, Goff, Pegula, Garcia, Rybakina. Nie pytam cię, kto powinien, ale powiedzmy, wyłączając ciebie, bo wszyscy tu chyba będziemy zgodni, że to ty na tę nagrodę zasłużyłaś, kogo ty byś z tej grupy Żabergo, Pegula, Garcia, Rybakina w jakiś sposób za ten rok wyróżniła? Szczerze mówiąc, nie zastanawiałam się nad tym, więc to bardzo dobre pytanie. Myślę, że Ons albo Pegula. Pegula za to, że przez cały rok właściwie była bardzo consistent Równa. i dochodziła do ćwierćfinałów właściwie wszystkich turniejów, w których grała. I no tak, powiedziałabym, że to jest godne podziwu. I on dlatego, że była w dwóch finałach Szlema, po prostu zrobiła ogromny progres w porównaniu do zeszłego sezonu i też mam wrażenie, że trochę inaczej podchodzą do planowania i do przygotowania fizycznego i widać, że po prostu zrobiła się lepszą zawodniczką, więc te dwie zawodniczki bez dwóch zdań. To pytanie o trenera roku sformułuję inaczej, bo tych kandydatów jest więcej, nie ma co już tych nazwisk przywoływać. Dlaczego powinien tą osobą zostać Tomek Wiktorowski? Co takiego magicznego czy ciekawego on ma wokół siebie? Gdybyś mogła go za coś pochwalić, to będę wdzięczny. Znaczy nie sądzę, żeby nas oglądał, ale ciekaw jestem, za co ty najbardziej go cenisz. Przede wszystkim za doświadczenie i za to, że po prostu, no tak ogólnie jest dobrym trenerem, takim trenerem, który zdaje sobie sprawę z tego, jakie my czasami mamy wyzwania i jak dużo rzeczy, które też dzieją się poza kortem, ma wpływ na to, jak człowiek gra na meczach, więc cenię go właśnie za to, że tak potrafi szerzej spojrzeć na sport i no i przede wszystkim za to, że za te czysto już tenisowe rzeczy, za to, że ma dobre oko i że potrafi mi podpowiedzieć w taki sposób różne rzeczy, że faktycznie czuję efekt i też taktycznie to samo. Widzi po prostu bardzo dużo, jest dobry w analizie, więc no więc jest sporo rzeczy dzięki
dzięki którym się też ja rozwijam i myślę, że dzięki temu też właśnie osiągam takie, takie sukcesy i no bardzo się cieszę, że po prostu nasze drogi się przecięły i mamy szansę teraz współpracować, bo teraz po prostu po całym roku współpracy widzę te wszystkie rzeczy jasno i jestem bardzo zadowolona z tego, jak to wszystko wygląda. Iga, dwa ostatnie pytania. Rok 2023, bo do niego sobie już kilka razy wybiegaliśmy. Czym on twoim zdaniem może się różnić od poprzedniego? Być może w kwestii, nie wiem, planowania, które już w przypadku kortów trawiastych trochę omówiliśmy, a być może w kwestii twojego, nie wiem, jakiegoś przygotowania, podejścia, nastawienie pewnie będzie bardzo podobne, ale no, startujesz z innej pozycji. Co tydzień, co dwa tygodnie będą ci przypominali o obronie punktów, o tych wszystkich rzeczach, o których ty nie chcesz słyszeć, żeby grać dobrze. Czy to będzie inny rok, także zagadkowy z jakiegoś względu? Bo ty często mówisz, że no, do pewnych rzeczy trzeba się jakby przystosować, przeżyć, dotknąć ich, żeby wyrobić sobie, powiedzmy, na ich temat opinię. Szczerze mówiąc, ciężko mi przewidzieć, jak to wszystko będzie wyglądało, bo też nigdy nie byłam po prostu w takiej sytuacji, ale właśnie myślę, że w pewnym sensie właśnie to odcięcie się od tych wszystkich komentarzy i skoncentrowanie się po prostu na grze będzie niezbędne. W tym roku udało mi się to zrobić, chociażby jak grałam na początku roku i miałam ten streak bardzo długi i mam nadzieję po prostu, że w tym sezonie będę funkcjonowała podobnie i po prostu skoncentruję się na grze i na tym, żeby jak najlepiej realizować te poszczególne zadania, które mam na korcie. Ale ojej, myślę, że każdy sezon przynosi trochę też innych wyzwań i w pewnym sensie w sporcie trzeba umieć się też dostosować i być elastycznym, więc cieszę się przede wszystkim, że jedną rzeczą, która na pewno jakby się nie zmieni, to właśnie ludzie, z którymi będę pracowała i oni mi dadzą takie poczucie właśnie stabilności i tego, że też na nich mogę się oprzeć w jakichś cięższych sytuacjach i myślę, że no myślę, że poradzimy sobie z czymkolwiek ten 2023 z czymkolwiek nam po prostu przyniesie, więc zobaczymy. Trzymamy za to wszyscy Iga kciuki. Ostatnia kwestia dotycząca Dubaju, bo rozumiem, że to będzie miejsce, do którego ty niedługo, czy w miarę niedługo się przeniesiesz. Kiedy tam lecicie, to znaczy na ile czasu przed tym turniejem pokazowym i w jaki sposób tam zostaną dostarczone pierogi z kapustą i grzybami autorstwa pana Tomasza Świątka, bo z tego co pamiętam naszą ubiegłoroczną rozmowę, to ty bez takiego dania sobie nie do końca wyobrażasz okres świąteczny, a spędzisz go poza Polską. Niestety w tym roku będę musiała przeżyć bez nich. Mam nadzieję, że tata zrobi mi je wcześniej, ale no wyjedziemy już właściwie w połowie grudnia i właśnie święta w tym roku spędzę poza domem. W pewnym sensie po prostu wracanie z Dubaju do Warszawy i później ponowny lot do Dubaju, żeby przedostać się do Australii, no to byłby taki bardzo wymagający fizycznie początek sezonu, więc no niestety to są też takie wyrzeczenia, z którymi sportowiec musi sobie, z których musi sobie zdawać sprawę i mam nadzieję, że tak czy siak po prostu też w Dubaju poświęcę ten czas na odpoczynek i na to, żeby dobrze spędzić ten czas. Iga, ostatnie słowo od ciebie do tej tenisowej Polski, a przynajmniej jej części, która nas teraz ogląda, nie wiem, jakieś słowo przed nowym sezonem, czego oni mają ci życzyć, za co ściskać kciuki? Myślę, że przede wszystkim za brak kontuzji, bo to już właściwie drugi sezon dla mnie bez kontuzji, więc miejmy nadzieję, że będzie jeszcze takich kilka. I za, nie wiem, właśnie wytrwałość i w pewnym sensie za to, żebym też potrafiła właśnie znaleźć balans między tym, co robię na korcie, a poza kortem. I na razie dobrze sobie z tym radzę, ale wiem, że może być jeszcze lepiej, więc takie życzenia na pewno przyjmę. Super, tego ci wszyscy bardzo życzymy. Jeszcze jedna kwestia mi wpadła do głowy, bo wiem, że trener Wiktorowski poszedł na siłownię, że Maciek Ryszczuk wziął go gdzieś tam w obroty, że jakaś praca jest wykonywana, czy on bardzo cierpi, czy tam ten charakter sportowca
dostrzegasz po Nie tych no, w treningach, bo pewnie nie sensie są łatwe. powiedziałabym, że trenera nikt nie musi namawiać ani motywować, bo on, odkąd właściwie go poznałam, właśnie też dba o formę, więc szanuję to. Nie, dobrze sobie radzi i widać efekty, więc. Super. Iga, bardzo Ci dziękuję w imieniu swoim oczywiście, ale przede wszystkim w imieniu tych ludzi, którzy nas oglądali. Przypominamy, że wszystkie osoby, zdaje się, że było ich pięć, których pytania zostały wyświetlone, na których pytania Iga odpowiedziała, dostaną od ASICS-a i Strefy Tenisa duże piłki z podpisem Igi Świątek, także Iga, na Ciebie będą polowali w kwestii tych autografów, a na Państwa, których to były pytania, będą też nasi koledzy polowali gdzieś w social mediach, żeby do Was się odezwać. Trzymamy, Iga, za Ciebie kciuki, śledzimy Twoje Dziękuję. występy i życzymy Tobie i tak naprawdę całemu Twojemu otoczeniu wszystkiego dobrego. Trzymaj się, Dziękuję bardzo. powodzenia. Wszystkiego dobrego.